Autor pierwszej księgi Samuela napisał, że Anna modliła się z żarliwością w głębi swojego serca, poruszając tylko wargami, nie wydając żadnego dźwięku. To przykład bardzo gorliwej, żarliwej modlitwy w bardzo konkretnej intencji. Kiedy człowiek pragnie pomocy Pana Boga, pragnie Jego obecności, pragnie, żeby Pan Bóg zbudował nową rzeczywistość i dał dobre rozwiązanie, potrzebna jest żarliwa. Żarliwa, czyli pełna żaru, ognia, modlitwa inspirowana przez Ducha Świętego. To jest modlitwa osobista. I dlatego zapraszam Ciebie i siebie do tego, żebyśmy żarliwie zwracali się do Pana Boga, po to, żeby On rozwiązywał nasze problemy, po to, żeby dawał nam swoją obecność. Tak bardzo jej potrzebujemy.